gościem naszego studio na dachu Watykanu jest ojciec Leszek Gęsiak, rzecznik Konferencji Episkopatu Polski. Szczęść Boże. Szczęść Boże. Witamy serdecznie i od razu takie pytanie. Ojciec tutaj służbowo czy z potrzeby serca? Myślę, że obydwie rzeczy, obydwa wymiary są razem połączone, dlatego że jestem służbowo, przygotowuję materiały i to, co jest potrzebne dla pracy Biura Prasowego Konferencji Episkopatu Polski, więc tak. Natomiast niezależnie od tego, jako że miałem okazję współpracować z mediami watykańskimi w czasie pontyfikatu papieża Benedykta, wtedy pracowałem tutaj w Radiu Watykańskim, to dawało też pewne możliwości spotkania Ojca Świętego, towarzyszenia mu w pracy, przyglądania się temu pontyfikatowi. I nie ukrywam, ten pontyfikat na mnie zrobił duże wrażenie, to cisnął mocne piętno na moim kapłaństwie, na moim życiu zakonnym. Także ta potrzeba serca z całą pewnością dzisiaj też jest bardzo ważnym czynnikiem tego, że tutaj jestem. A właśnie osobiste spotkania z papieżem Benedyktem to taki szczególny moment, zwłaszcza dla tych, którzy mieli możliwość się bezpośrednio spotkać ze świętej pamięci Józefem Ratzingerem. Co zostało z tych spotkań? Mogę powiedzieć tak, że dla mnie spotkania z Benedyktem właściwie miały miejsce codziennie, ponieważ pracując w Radiu Watykańskim każdego dnia relacjonowaliśmy jako radio papieża, głos papieża, to, co robił Ojciec Święty, relacjonowaliśmy jego spotkania, mówiliśmy o tych liniach pontyfikatu, cytowaliśmy jego teksty, jego homilie, jego dokumenty i praktycznie codziennie mieliśmy do czynienia z tym, co on robi, bo Radio Watykańskie jest radiem papieża, a zatem każdy papież jest głównym bohaterem zarówno części informacyjnej, jak i publicystyki przygotowywanej przez media watykańskie. Tak było oczywiście wówczas, kiedy ja tutaj miałem przyjemność pracować przez kilka lat. I to, co na pewno jest szczególnym wymiarem tego pontyfikatu, zarazem bardzo ważny wpływ także na mnie miało osobiście i na naszą polską redakcję, to wielka pokora i wielka erudycja papieża Benedykta. To był człowiek, który nigdy nie obnosił się tym, że jest kimś ważnym, a był pierwszą osobą w Kościele. Ci, którzy go znają, ja osobiście nie miałem okazji spotkać go jako kardynała, czyli zanim został papieżem, natomiast ci, którzy znają, mówią, że on był zawsze taki, że to była cecha jego charakteru i wtedy, kiedy został papieżem, kiedy miał szansę podkreślić też wagę tego urzędu, on wybrał drogę bardzo pokornego pracownika winnicy pańskiej, o czym zresztą powiedział zaraz po wyborze z balkonu tutaj Bazyliki Świętego Piotra. I rzeczywiście to w życiu jego, a zarazem w tym wszystkim, co robił jako papież, zwłaszcza w tych wspaniałych dokumentach, które prawdopodobnie będą spuścizną dla Kościoła odkrywaną przez wiele lat, to na pewno był jeden z takich ważniejszych wymiarów. I drugi to właśnie wymiar intelektualny. Musimy zobaczyć, że praktycznie każdy papież, którego Duch Święty nam dawał, który był przez kardynałów wybierany, od Pawła VI, to jest ta era papieży współczesnych, wnosił coś szczególnego do tego głębokiego przesłania i roli, którą ma do spełnienia papiestwo i sam papież. I myślę, że to, co było bardzo mocną stroną Benedykta, to jego teologia, jego bardzo zwięzły przekaz trudnych prawd teologicznych, przekaz, który był też dobrze przyjmowany, chociaż nie zawsze do końca rozumiany. Ta dusza naukowa, możemy powiedzieć, Benedykta cały czas gdzieś miała szansę się objawiać. Proszę nawet zobaczyć testament, który po śmierci został nam przekazany. On wprawdzie nie był napisany w ostatnim czasie życia Benedykta, tylko wiemy, że
wcześniej. Natomiast nawet w czymś takim jak testament jest odniesienie do naukowców, do myślicieli, do komentatorów teologii, a zatem to spojrzenie intelektualne, spojrzenie naukowe zdecydowanie tutaj daje pewien ważny kierunek, który ten pontyfikat na pewno należy uznać za, w którym ten pontyfikat na pewno należy uznać za kluczowy. Chciałbym też może jeszcze przy okazji jedną rzecz powiedzieć, ona jest może trzecim elementem, poza tymi dwoma, ważną dla nas Polaków. Sądzę, że Benedykt przejdzie do historii jako papież, który rozumiał nasze polskie sprawy i który bardzo był nam życzliwy. Mamy, zapewne większość z nas ma w pamięci jego wizytę w Polsce, która na początku wiązała się z różnymi obawami, jak ona wyjdzie, papież Niemiec przyjeżdża do Polski, spotkanie, Auschwitz, te wszystkie rzeczy. Okazało się, że przyjęcie papieża było euforyczne, a Benedykt czuł się w Polsce znakomicie. I wydaje mi się, że to jest skutkiem jego bardzo bliskiej relacji z Janem Pawłem II, który bardzo polegał na kardynale Ratzingerze. To jemu właściwie zlecił te najważniejsze, trudne rzeczy teologiczne w czasie swego pontyfikatu. To jest między innymi katechizm, to jest między innymi podjęcie także tych tak zwanych trudnych, brudnych spraw Kościoła. To wszystko kardynał Ratzinger brał na siebie i chyba przez częste kontakty z Janem Pawłem II go dobrze rozumiał, trochę przeniknął tą duszą słowiańską, ale też, co wydaje mi się jest ważne, kardynał Ratzinger znał Polskę też wcześniej, on często przyjeżdżał, on się chyba dobrze u nas czuł. I sam fakt, że właściwie na każdej audiencji, kiedy spotykał się z pielgrzymami, także w tych audiencjach ogólnych w środę, zawsze mówił po polsku, piękną polszczyzną, chociaż on nie mówił po polsku, ale uczył się, by wszystko do Polaków mówić po polsku. Być może czuł jakiś dług do spłacenia, dług wdzięczności za czasy spędzone z Janem Pawłem II. Tym niemniej to są takie bardzo dzisiaj z perspektywy czasu miłe i ważne dla nas rzeczy. Przecież kiedy przyjechał do Polski, po przemówienia w dużej części też mówił po polsku. To wymagało ogromnej determinacji i ogromnego przygotowania, bo tak jak mówię, to nie był, on nie mówił biegle po polsku, to nie był jego język, którym dominował, natomiast bardzo się starał, bo lubił Polskę, bo czuł się u nas dobrze i podkreślał, że Polska też jest miejscem, gdzie wiara katolicka jest mocno zakorzeniona, że Jezus Chrystus jest tam kimś, kto jest kimś ważnym, a dla niego ten chrystocentryzm był przecież centrum teologii. Rzeczywiście szacunek wielki względem papieża Benedykta. No i ta skromność, mimo że zanim został papieżem, nazywany był pancernym kardynałem, a okazał się niesamowitym pasterzem już jako papież Benedykt XVI. Jest taka opinia w tej chwili też, że ze śmiercią papieża Benedykta kończy się pewna epoka w Kościele. Czy ojciec podziela tą opinię? Po części tak, to jest właśnie to, o czym mówiłem, że każdy kolejny papież wnosi coś do papiestwa i do aktualnego nurtu życia Kościoła, jakiś ważny element. No i właściwie, tak jak wspomniałem, od Pawła VI, tego pierwszego papieża współczesnych czasów, no bo to on, właściwie od Jana XXIII, bo on zwołuje Sobór. To jest taka bardzo przełomowa decyzja, która zmienia kierunek Kościoła. Każdy papież wnosi kolejne nowe elementy. I to, co na pewno wniósł Benedykt, co było jego mocną stroną, to właśnie ten chrystocentryzm bardzo mocno udokumentowany, wyjaśniony, umotywowany teologicznie. To, wydaje mi się, jest taka rzecz, która po pierwsze daje pewne mocne fundamenty dla wiary i dla funkcjonowania Kościoła, bo o ile możemy na wiele rzeczy się zgadzać, mamy czas otwarcia, poszerzania horyzontów, to wszystko jest dobre, widział to też Benedykt, ale też mówił, że w pewnych kwestiach my musimy
pokazywać prawdy wiary, które są naszymi prawdami wiary, które są oparte na Chrystusie, który jest w centrum. Cała nauka, nauczanie papieża Benedykta było bardzo mocno skoncentrowane na Chrystusie. Ta jego słynna teologia, ta trylogia, którą napisał o życiu Chrystusa, prawda? To była jakaś taka kwintesencja wielkiej prostoty wiary, ale równocześnie pokazującej, co jest celem i gdzie jest istota tego, w co wierzy Kościół. Dzisiaj przy bardzo sekularyzowanym społeczeństwie, w sytuacji, kiedy wymykają nam się proste sprawy spod kontroli, gdzie właściwie czarny nazywa się białym, a biały nazywa się czarnym, no pojawiają się pewne i wątpliwości, ale też i nadużycia. I myślę, że Benedykt był właśnie osobą, która bardzo porządkowała te wątpliwości, które gdzieś mogłyby się pojawić. To jest ogromna jego zasługa. No i rzeczywiście, no, tego typu ludzie tak wielkiego formatu od strony teologicznej, od strony naukowej są rzadkością. Możemy dzisiaj Panu Bogu dziękować, że taki ktoś właśnie jak Benedykt XVI został papieżem i mógł temu kościołowi, ten kościół prowadzić przez kilka lat. Jaka myśl, jaka sentencja pozostanie nam szczególnie w sercu po papieżu Benedykcie? Trwajcie mocni w wierze, czy jednak Bóg jest miłością? Jedno nie przeczy drugiemu i myślę, że takich rzeczy pozostanie nam więcej. Ja sądzę, że to też oczywiście każdy może uznawać inaczej. Dzisiaj żyjemy w świecie pogrążonym w kryzysie wiary. Ta postępująca laicyzacja i sekularyzacja życia, myślę także o Polsce, myślę także o kraju, z którego sam pochodzę, którym dokonują się ogromne przemiany, w których Kościół no nie tyle, że zaczyna być spychany na margines, bo to może jest zwykła kolej historii, natomiast to, że podważa się pewne rzeczy, które były konstytucją istnienia tego społeczeństwa przez wieki, które dawały mu poczucie tożsamości. Dzisiaj to wszystko staje się jakieś miałkie, jest relatywizowane, jest poddawane w wątpliwość. Myślę, że tutaj to wołanie o wiarę, wspomniane przez księdza redaktora, to wołanie o to, żeby być mocnymi w wierze i tę wiarę przekazywać dalej, wiarę chociaż wyznawaną przez ludzi słabych i grzesznych, ale wiarę bardzo konkretną, wiarę we wcielonego Boga człowieka, który przyszedł i umarł za nas, żebyśmy mogli żyć w szczęśliwości i pokazał, jak to zrobić, sam będąc jednym spośród nas. Myślę, że to jest to, co na pewno pozostanie na długo wśród komentatorów i tych, którzy będą o Benedykcie wiele mówić. Pozostają po nim także wielkie dzieła. Biblioteki pokazują tomy dorobku kardynała Ratzingera, papieża Benedykta XVI. Mamy piękne wydanie Opera Omnia przygotowane przez Katolicki Uniwersytet Lubelski, a więc ten wymiar także na długo pozostanie i podejrzewam, że przez niejednego jeszcze badacza, teologa będzie podejmowany. I trzecia rzecz, której ksiądz może nie wymienił w tych dwóch priorytetach, aczkolwiek uważam, że obydwa są ważne, to zdanie, które na pewno przejdzie do historii. W moim odczuciu to jest właśnie to pierwsze zdanie z balkonu. Stoi przed wami pokorny pracownik winnicy pańskiej. Te słowa wielu ludziom, no w ostatnich dniach dużo o Benedykcie rozmawialiśmy, te słowa dla wielu ludzi bardzo dużo znaczyły, chociaż nie były nauczaniem o wierze, ale były pokazaniem prawdy Ewangelii. Człowiek żyjący wiarą musi być, niezależnie od tego, co robi i gdzie żyje, musi być człowiekiem pokornym, bo Ewangelia jest drogą pokory, a przez pokorę idziemy do wiary. Niech te słowa będą
pięknym, piękną klamrą tej naszej rozmowy. Bardzo dziękuję za spotkanie i za tą obecność z nami tutaj. No i mam nadzieję, że do rozmów nie tylko o papieżu Benedykcie, ale o wielu ważnych sprawach w Kościele będziemy wracać. Bardzo serdecznie dziękujemy. Niech Pan błogosławi i do zobaczenia już w Polsce. Dziękuję bardzo. Szczęść Boże. Szczęść Boże.